Dzień dobry, witam serdecznie, Tomek Rozmus, zapraszam na kolejny Crypto Flash. Dzisiaj wyjątkowa data, 28 maja, dlatego że, dlaczego akurat wyjątkowa? Po wczorajszym dniu Bitcoin notuje historyczny szczyt w 2019 roku, który wynosi na kontrakcie terminowym 9035 dolarów. Dzisiejsza sesja jest nieco poniżej tego szczytu, zjeżdżamy z powrotem poniżej ceny 9000 dolarów, ale zakusy tego rynku są na znacznie wyższe poziomy cenowe. No i myślę, że w tym tygodniu, tudzież w następnym, możemy spodziewać się okolic cen 9300, 9500, okolic cen, które rzeczywiście wyznaczyliśmy sobie znacznie wcześniej jako potencjalny target. Zobaczmy szybciutko, co się świeci na wykresie. Widać range zaznaczony już przez nas. Osoby, które oglądają regularnie Crypto Flash, mogło już wcześniej zobaczyć tą analizę, z której wynika, że górna część tego zakresu 9300, 9000, nawet 600 tutaj powinniśmy mieć mocny taki resistance level, czyli poziom mocnego oporu, i tutaj spodziewam się, że może dojść do częściowej realizacji zysku. Ja staram się jeszcze szukać na wykresach ręko cały czas wolumenu, czyli na tych poszczególnych kostkach. Ja wiem, że teraz nie widzicie dokładnie tych kostki specjalnie, ja zesquizowałem ten wykres, ale chodzi o to, żeby zobaczyć wolumeny. Wolumeny, które zbierały nas w tym poziomie akumulacyjnym i reakumulacyjnym, były ogromne, natomiast w tym przedziale 8-9 tysięcy, proszę zwrócić uwagę, tutaj w ogóle w tym momencie nie widać jakichś dużych wolumenów, także też nie spodziewam się, żeby w najbliższym czasie dochodziło do jakiejś realizacji zysku, czy na tych poziomach w okolicach 9 tysięcy nie widać realizacji zysku, bo jeżeli byłoby widać takową realizację zysku, widzielibyśmy również ultra wysokie wolumeny. Po prostu nie ma co wróżyć z kart, czy z fusów, albo z kryształowej kuli, wystarczy po prostu popatrzeć na wykres i zobaczyć na podpięty wolumen pod poszczególne progi cenowe. Widzimy również tutaj bardzo mocne zebranie i ten flash crash, który wystąpił 17 maja, po którym zaraz ceny wróciły z powrotem w okolice 8000 dolarów, i lukę, którą mamy po poniedziałkowym otwarciu, takie okno popytowe, które w tym momencie jest w okolicach 8,5 tysiąca, i to okno popytowe powinno nam dać niezłe tutaj wyjście do góry, dlatego też spodziewam się w najbliższym czasie, że ta cena, czy ten próg, który żeśmy wyznaczyli, będzie jest w potencjalnym zasięgu, czyli ten 9300, 9000, nawet 600 to jest cel. No i jeżeli tam, a domniemam, że część zysku będzie tam realizowana już przez graczy, to tutaj może nastąpić jakaś delikatna rotacja w dół, o ile nie jakaś większa. Zobaczymy, po prostu tam powinny pojawić się dosyć duże wolumeny. Natomiast jeżeli by było bardzo agresywne i mocne wejście, czyli takie przecięcie, powiedzmy, bardzo dynamiczne, no to wówczas to się zamieni znowu na wsparcie. Natomiast cel jest jeden, cały czas do góry, i cały czas spodziewam się, że jeżeli rynek będzie teraz rotował przez najbliższe jakieś sesje, to tak czy tak finalnie w najbliższych tutaj sesjach powinniśmy mimo wszystko zobaczyć tutaj zrealizowany ten cel, dlatego że ta reakumulacja na poziomie i 8000 no powinna tutaj, jest tak na tyle silna, że powinna dać przynajmniej ten target, który żeśmy sobie założyli. Dzisiejsza sesja może być oczywiście jakąś sesją domykającą tutaj, czy próba domknięcia tego okna popytowego. To już są takie techniczne aspekty, natomiast jeżeli ktoś trzyma i fundamentalnie tutaj do tego podchodzi, to nie powinny go takie rotacje, nie powinny go w ogóle, no po prostu nie powinny nas jakby dotyczyć, czy nikt tutaj nie myśli pewnie jeszcze o realizacji zysku ze względu właśnie na jakieś ustawienie świecy, pewnie aż do momentu wyczerpania tego celu. Przejdźmy szybciutko na serwis Tokeneo News, zobaczmy najświeższe wiadomości, jeszcze popatrzmy na cenę 33667 dolarów złotych za Bitcoina. Kilka ciekawych artykułów pojawia się właśnie w tym serwisie.
Pierwsze może zacznijmy od Trona. Tron w ostatnim czasie bardzo mocne wzrosty szybuje do góry po ciekawych tutaj zapowiedziach. W sumie to są takie zapowiedzi troszeczkę, jak tutaj zresztą zatytułowane jest, czegoś wspaniałego. Tron zamierza, tutaj bardzo mocno pracuje nad w zakresie właśnie dominacji tutaj DAP, no i w połowie maja odnotowała ona ponad 100 tysięcy użytkowników. Z Trona odchodzi jeden jeszcze ze współzałożycieli w ostatnich dwóch tygodniach, który jakby nie zgadza się z obecną polityką i mówi, że tutaj cały projekt powinien iść zgodnie z ideologią kryptowalut, czyli powinien być totalnie zdecentralizowany. No Justin Sun zostaje sam jakby przy sterach i chyba wychodzi to na niezłe, dlatego że dzisiaj, proszę zwrócić uwagę, mamy już wzrost 11,63. Jeżeli popatrzymy na wykres z punktu widzenia samej techniki, proszę zwrócić uwagę, że mamy tutaj znacznie lepszy potencjał, czy większy potencjał wzrostu na tej krypto niż ewentualnie jeżeli byśmy porównywali to do Bitcoina, czyli te zasięgi cenowe są znacznie, że tak powiem, znacznie lepsze. Natomiast nie wiadomo, czy lepsze fundamentalnie. Bitcoin fundamentalnie tutaj wygrywa praktycznie z każdym jednym projektem. Natomiast jeżeli patrzymy stricte technicznie, jaki zasięg możemy zyskać i w momencie, kiedy ten projekt będzie z założenia, że on będzie zyskiwał, no to procentowo znacznie lepsze pieniądze można wyciągnąć tutaj z Trona niż spodziewam się z Bitcoina. Natomiast Bitcoin gwarantuje nam pewnego rodzaju taki spokój i stabilność. Przejdźmy jeszcze na szybciutko na CoinMarketCap, więc patrzymy. No na razie jest tutaj, są sesje tutaj na zielono. No i Tron rzeczywiście jest jednym z takich koników tutaj na sesji. Bardzo ciekawy artykuł pojawia się w dniu wczorajszym. Jako ciekawostka, poznaj Encrypto, czyli szwajcarski zegarek Bitcoin. Oczywiście widzimy, że ta adopcja kryptowalut przejawia się w różnych formach, ale jedną z ciekawszych takich pomysłowych, to jest właśnie stworzenie kolejnego, bo to nie jest pierwszy zegarek, nazywają to zegarkiem Bitcoin. Frank Müller, bardzo znany szwajcarski zegarmistrz, nawiązuje tutaj współpracę z firmą inwestycyjną Regal Assets. No i powstaje, w wyniku tej współpracy powstaje bardzo ekskluzywny zegarek, który ma wygrawerowane oczywiście na tarczy portfel, klucz taki publiczny. Zegarek sam w sobie jest takim naszym offline'owym walletem. Do tego jest jeszcze, jak tutaj widzimy na załączonym obrazku, mamy coś w rodzaju takiego ledgera, na którym zabezpieczamy nasz portfel. Natomiast na zegarku za pomocą tarczy można oczywiście sprawdzić sobie też stan swojego konta. Zegarek no, kosztuje niebagatela dla użytkowników. Zaczyna się od 9800 dolarów, no i najdroższa wersja 50600. Czyli tutaj blisko powiedzmy jakieś 180 tysięcy złotych. Są jeszcze wersje wysadzane tutaj diamentami, będą droższe. Aktualnie no to jest taka wartość trochę kolekcjonerska, czy może zegarek stanowi bardziej przedmiot kolekcjonerski, dlatego że jest maksymalnie 500 sztuk wypuszczonych w tym momencie do sprzedaży w wersji damskiej i wersji męskiej. Także zapraszamy do zakupów. Być może ktoś z oglądających za niedługo pochwali się zegarkiem za 50 tysięcy dolarów. No właśnie, zastanawiam się, jaka to jest wartość w tym momencie, nosząc taki zegarek, mając jeszcze ewentualnie tutaj zabezpieczone na zegarku być może z 2, 3, 5, może więcej milionów bitcoiniem chociażby. Natomiast to nie są pierwsze zegarki, które zostały wypuszczone właśnie na rynek, ale stanowi bardzo ciekawy
przedmiot i pokazuje, że rzeczywiście ta branża w sposób ciekawy i troszeczkę no, w tym momencie, na tym etapie trochę zabawny się rozwija. Byteways, kolejny artykuł, wypuszcza tutaj ciekawy artykuł o rynku kasowym Bitcoina. Jak się dowiadujemy z tego raportu, jest to odpowiedź na zarzuty amerykańskiej komisji jakby nadzoru finansowego, czyli amerykańskiej komisji papierów wartościowych i giełd SEC, czyli nasz odpowiednik Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja zarzuca, że rynek, generalnie rynek kryptowalutowy jest troszeczkę jeszcze rozregulowany. Mówi o nim jak o trochę takim dzikim zachodzie, duże różnice cen, fałszywe wolumeny na giełdach i z częścią się można zgodzić. Natomiast Byteways jakby odpowiada tutaj w raporcie, że mówi halo, słuchajcie, ten rynek cashowy jest bardzo, bardzo już jakby sam przez się uregulowany i bardzo dojrzewa. Nie odstają, rzeczywiście już nie ma takich różnic cen pomiędzy giełdami, dlatego że bardzo dobrze działa arbitraż. No i jeśli chodzi o wolumeny, no tutaj można nie zgodzić się, że tak, czy zgodzić się może z Komisją Nadzoru Finansowego, że rzeczywiście wolumen podawany na większości rynkach jest fałszywy. I to jest prawda. Między innymi na polskich rynkach, na polskich znanych giełdach wolumen jest, wiemy, że jest nieprawdziwy, jest sztucznie pompowany przez boty i no też jakby pokazywany użytkownikom jako rzeczywisty, a rzeczywistym nie jest, ale w tym raporcie czytamy i z tego raportu wyciągamy informacje, które giełdy mają rzeczywisty wolumen i gdzie ten wolumen można sprawdzać, bo niektórzy użytkownicy dosyć często pytają właśnie, gdzie można sprawdzać wolumen. No to w takim razie mamy tutaj część odpowiedzi, podaje giełdy w tym momencie, to jest 10 największych giełd, które mają realny i podają rzeczywiście realny, jak wynika z raportu, wolumen. Jest to Binance, Bitfinex, Coinbase, Kraken, Bitstamp, Bitflyer, Gemini, Eatbit, Bittrex oraz Poloniex. Także te giełdy podają prawdziwy wolumen. I rzeczywiście na wolumenie bazujemy i na wolumenie sprawdzamy nasze chociażby wykres i tam też patrzymy, czy dochodzi do jakiejś ciężkiej wyprzedaży, czy też nie. Wolumen no to jest takie paliwo dla rynku, albo ono jest, albo jego nie ma. No i odpowiednia interpretacja ceny i wolumenu daje jakby aktualne prognozy i możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa przewidzieć, co się na wykresach stanie, mając oczywiście jakby podstawową taką wiedzę z zakresu analizy rynku. Z mojej strony to wszystko, zapraszam na kolejny Krypto Flash już jutro o 7.40, Compari 24 TV. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.